Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, ja się nazywam Joanna Frejus, a to jest Radio Czułość. Jak to mówią w innych, dużo bardziej rozwiniętych i zaawansowanych podcastach, to jest dobrze, jeśli Wam się podoba to, co słyszycie w swoich uszach albo w swoich głośnikach, a potem to, co dociera do Waszych uszu. To dobrze jest sobie tam gdzieś kliknąć na tej platformie, z której korzystacie, żeby słuchać Radioczułość, żeby ta platforma Wam przypominała, jak pojawia się nowy odcinek. Że trzeba sobie tam zasubskrybować, czy cokolwiek się robi na tej Waszej platformie Radioczułość, a potem jeszcze najlepiej kliknąć w dzwoneczek albo w serduszko, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach y, tych dźwiękowych spotkań. No to jak już kliknięte, to idziemy do dzisiejszego tematu. Będę Wam mówić dzisiaj o świętach. No bo to mm, jakoś jest połowa grudnia i do wigilii pozostało 10 dni w momencie, kiedy to nagrywam. Więc trudno jest o tych świętach nie mówić. Ale jakoś nie dlatego, że porywa mnie szczególnie nurt przygotowań do y, tej jakiejś takiej świątecznej wieczerzy. Nie dlatego, że porywa mnie nurt przygotowań w kontekście. Y, Nabywania, a następnie pakowania prezentów, i nawet nie dlatego, że mam jakieś niesamowicie rozbudowane plany na te święta. O świętach trudno jest nie mówić, szczególnie wtedy, kiedy, tak jak ja, pracuję się w gabinecie psychologicznym i na co dzień spotyka się z osobami, które posiadają jakiegoś rodzaju wspomnienia. I posiadają jakiegoś rodzaju plany związane z, ze świętami, albo za wszelką cenę starają się od tych swoich planów jakoś odsunąć. Tak samo zresztą jak od tych wspomnień. Wiecie, święta to jest taki bardzo specyficzny czas w życiu człowieka, bo to jest taki czas, kiedy jak w soczewce hmm, koncentrują się nasze wspomnienia na temat tego, jak nam było w naszym rodzinnym domu. I to w zasadzie. Zupełnie nie zależy od tego, na ile w tym naszym rodzinnym domu te święta były celebrowane. I oczywiście ja się tutaj posługuję datą y, świąt, y, że Wigilia 24, że tam pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt to dwa dni następujące po Wigilii, ale w zasadzie możecie tutaj podłożyć swoje święta, jeżeli. Świętujecie w jakimś innym y, niż zymsko-katolicki obrządku, y, albo jeżeli nie świętujecie wcale, to możecie to podłożyć po prostu takie rodzinne spotkania, imieninowo, urodzinowo, celebrujące cokolwiek. O świętach trudno jest nie mówić w tym okresie przedświątecznym, a później też poświątecznym, kiedy się pracuje w gabinecie psychologicznym, bo. Tak naprawdę każdy i każda z nas posiada jakiegoś rodzaju wspomnienia i doświadczenia z tym związane. Nawet kiedy w naszych domach nie celebrowano tych konkretnych świąt, wtedy mamy takie wspomnienie nieświętowania, niecelebrowania tych konkretnych świąt. Nawet kiedy. To były takie okazje czy takie momenty, kiedy na zewnątrz wszystko wyglądało doskonale. Wtedy mamy takie wspomnienia ogromnego kontrastu wobec tego, jak na co dzień nasza rodzina funkcjonowała. To spotkanie przy tym wigilijnym czy świątecznym stole jest piękną, piękną metaforą, którą możemy się posługiwać właśnie w takim. Celu oglądania tych wszystkich bardziej i mniej jawnych układów i układzików, które funkcjonowały w tym naszym systemie rodzinnym, kiedy byliśmy dzieciakami, kiedy byliśmy już starsi, starsze i które funkcjonują do tej pory, kiedy jesteśmy osobami dorosłymi. Albo przynajmniej potencjalnie dorosłymi, i kiedy znowu przychodzi nam usiąść do tego stołu. To jest doskonała sytuacja, w której jak w soczewce widzimy te wszystkie układy i te wszystkie schematy. To jest doskonała sytuacja, kiedy te wszystkie schematy mogą się aktywować, kiedy możemy wchodzić w różnego rodzaju tryby, przeskakiwać z jednego trybu w drugi i zmieniać co chwilę rolę. Nie wchodząc w szczegóły terapii schematów, którą w ogóle. Uwielbiam pracować w tym okresie, szczególnie przedświątecznym, bo te techniki terapii schematów pięknie nam pozwalają odkryć te karty, którymi się posługujemy w tych rozgrywkach naszych, rodzinnych. To spotkanie przy stole jest swego rodzaju sceną, na której rozgrywają się no właśnie różne gry. Ale to spotkanie przy stole jest też taką sceną, która ma swoje kulisy. I za tymi kulisami dzieje się też bardzo, bardzo dużo. I dlatego właśnie ten czas świąteczny może być dla nas taki trudny. Oczywiście pierwsze, co wielu osobom przychodzi na myśl, kiedy myślą o świętach, to jest taka potrzeba zmierzenia się z czyjąś obecnością. No bo jakoś tak to już jest tradycyjnie, że to jest taki czas, kiedy wszyscy tam przybieżeli do Betlejem, i takie tam, czyli spotykamy się przy stole. Spotykamy się bardzo często z osobami, których nie widzieliśmy przez cały okrągły rok, od poprzednich świąt. I w związku z tym czasami to są takie obecności, które są dla nas trudne. Bo spotykamy osoby, z którymi w zasadzie spotykać się nie lubimy, ale tradycja jakoś tak nakazuje. A najgorzej, kiedy ta tradycja nakazuje jeszcze łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. I to jest zawsze taka bardzo dziwna chwila dla tych osób, które spędzają święta w takim gronie, które nie do końca jest jakoś wymarzonym gronem. Ale czasami problematyczna jest też nieobecność. Moja nieobecność podczas takich świąt, moja niemożność bycia tam, gdzie chciałabym być. Ale też nieobecność tych osób, o których myślę, że bardzo chciałabym, żeby były przy mnie w tym czasie. To, o czym myślimy jako o trudności w kontekście świąt, to też te wszystkie komunikaty, które przyjdzie nam usłyszeć. Albo wiecie, nawet odebrać taką podprogową drogą, taką ścieżką, że ja nie muszę usłyszeć tego, że ty mi znowu mówisz, że ja znowu coś tam nie tak, niewystarczająco. Tylko wystarczy mi, że widzę jak na mnie patrzysz albo jak tam sobie cmokasz pod nosem w taki niemy sposób komentując coś co zrobię albo czego nie zrobię, albo coś co powiem. I oczywiście, jak już się zdążyliście i zdążyłyście zorientować, to Nigdy nie jest na tyle dobrze, żeby nie można było jakiegoś komentarza przy tym świątecznym stole usłyszeć. Bo albo nie macie osoby partnerskiej, albo macie tę osobę partnerską, ale ona jest jakaś tam niewystarczająca. Albo jak już jest ta osoba partnerska, ona jest jakaś super wspaniała, no to dlaczego nie ma tutaj jeszcze dzieci? A jak są dzieci, no to przecież dlaczego ty jeszcze tę kapustę? W ogóle to może przestań tak cały czas helikopterować nad tym dzieckiem i zostaw je w spokoju, a w ogóle to dlaczego nie biegniesz, bo to twoje dziecko właśnie płacze. Poza tym. To, co może być też trudne w tym świątecznym czasie, to bycie w nastroju nieświątecznym. Bycie w nastroju nieświątecznym może się realizować w bardzo różny sposób. I wiecie, to nie jest tak, że jak mamy depresję albo zaburzenia lękowe, albo innego rodzaju trudności, to one jakoś, nie wiem, biorą urlop na okres świąteczny i znikają, i w ogóle wszystko jest świetnie, i po trzech dniach znowu mogę wrócić do swojego bycia w depresji albo w innej trudności. To nie jest też tak, że jeżeli to był dla mnie trudny rok i na przykład straciłam bliską osobę albo bliskie mi osoby, to że ja na ten świąteczny moment potrafię to wyłączyć. Wręcz przeciwnie, w tym świątecznym czasie bardzo często te braki, te nieobecności, te momenty zawahania, dlaczego ta osoba jeszcze nie przyjechała, te momenty. Szkoda, że nie ma już tej sałatki, która, którą potrafiła tylko ona. Szkoda, że już nie ma tej ryby, którą tylko on potrafił tak przygotować. Szkoda, że yy, ta osoba już nie śpiewa kolęd, bo normalnie bardzo mnie to wkurzało, ale w tym roku jakoś chętnie bym tego posłuchała, bo nie byłam gotowa na to, żeby tego już nie było. Kiedy jesteśmy w żałobie, Święta potrafią być naprawdę trudne. Święta potrafią być trudne też wtedy, kiedy jesteśmy na przykład w połogu. I tu puszczam oko do samej siebie, bo pamiętam swoje y, pierwsze święta z kosem na rękach, y, który miał wtedy dokładnie cztery tygodnie. I były to moje pierwsze święta, które y, zakończyłam na głodniaka. Były to też moje pierwsze święta, kiedy chyba ani razu nie usiadłam do stołu, i one pod bardzo wieloma względami były dla mnie pierwsze. Ale o tym może później. Święta są trudne, kiedy macie dzieciaki, które trzeba zaopiekować, a nie macie trochę na to przestrzeni albo ochoty. Święta są trudne, kiedy nie macie dzieciaków, a chcielibyście je mieć albo po prostu się nimi opiekować. Tak będzie bardziej poprawnie. Święta są trudne na tak bardzo wielu płaszczyznach, że naprawdę bardzo trudno jest po prostu powiedzieć: ho, 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 święta, święta i po świętach. Bardzo wiele osób w moim gabinecie przeżywa święta na długo, zanim te święta nastąpią, a potem wiele sesji czasami zajmuje nam oglądanie tego, co się właściwie wydarzyło i dlaczego to było tak bardzo trudne. Dlatego dzisiaj to, co chcę jakoś Wam dać, wam zaproponować. To będzie taka bardzo krótka lista rzeczy, które możemy dla siebie zrobić, żeby te święta w jakiś bardziej łagodny sposób przejść. I mam nadzieję, że ta lista będzie na tyle neutralna, że posłuży każdej osobie, dla której ten czas około świąteczny jest w jakiś sposób trudny. Pierwsza rzecz, którą możemy dla siebie zrobić, kiedy czujemy, że no, to nie jest nasz czas w roku, to być ze sobą w kontakcie. Ja wiem, że w tych momentach, kiedy jest trudno, pierwsze, co chcemy zrobić, to po prostu dać nogi za pas. Ale w kontekście emocji to nie działa. Nie wiem, czy zauważyliście, zauważyłyście, ale no, gdzie byśmy nie próbowali od tych naszych emocji uciec? Okazuje się, że one zawsze, zawsze biegną za nami. I oczywiście, że istnieją takie, wiecie, bardziej wysublimowane metody odłączania się od własnych emocji, ale koniec końców te emocje tam są. Stoją i patrzą na nas, wiecie, stoją za tymi drzwiami, których my tak bardzo nie chcemy otworzyć. Stoją, pukają, czasami się dobijają i nie wpłynie na to ani ilość wypijanego alkoholu, ani kilometry. Które być może pokonamy, żeby być od nich jak najdalej. Nie wpłyną na to też żadne inne metody dystrakcji, czyli odwracania swojej uwagi od tych emocji. To, co jest jakoś najlepsze, co możemy zrobić w kontekście pojawiających się emocji, to po prostu je zauważyć, spróbować je nazwać, spróbować siebie w tych emocjach zrozumieć. Więc po pierwsze, to, co możemy dla siebie zrobić, żeby w taki łagodny sposób przejść przez ten świąteczny czas, to być w kontakcie ze sobą, być blisko siebie, siebie samych. Widzieć swoje reakcje, rozumieć swoje trudności, rozumieć swoje emocje i próbować na nie reagować w łagodny sposób. Przytulać siebie w tym, że jest mi trudno, że właśnie idą święta, a przy moim stole będzie o jedną osobę mniej. Widzieć siebie i przytulać siebie w tych trudnościach i w tych trudnych emocjach, które się pojawiają, kiedy znowu słyszysz ten beznadziejny komunikat. A kiedy dzieciątko się pojawi, bo taka wspaniała z was para, a wy właśnie jesteście po na przykład stracie, po poronieniu, o którym ta osoba, która daje sobie prawo, żeby zadawać wam tak intymne pytania, po prostu nie wie. Więc bądźmy po prostu blisko swoich emocji i miejmy... Odwagę, żeby je poczuć. Kiedy już jesteśmy przy tym stole, i tam się dzieją takie rzeczy, które są różne, ale mogą być też trudne, ważne jest to, żeby pamiętać, że my mamy wpływ na tę sytuację. Że nie jesteśmy już małymi dziećmi, którym ktoś mówi, gdzie jest ich miejsce przy stole, którym ktoś musi udzielić pozwolenia na to, żeby usiąść przy stole, żeby zacząć jeść, żeby od tego stołu odejść. Jesteśmy osobami, które mają wpływ na sytuację, w której się znajdują, które mają prawo reagować w taki sposób, jaki jest dla nich dobry, które mają prawo stawiać swoje granice, a potem tych granic bronić. I to jest chyba o asertywności, która tak bardzo często jest pierwszym sposobem, po którym możemy sięgnąć w momencie, kiedy przy świątecznym stole zagęszcza się atmosfera. Wiecie, jak zimne nóżki, jak galareta. Chyba najprostsza metoda na bycie asertywną albo asertywnym przy świątecznym stole, to metoda zdartej płyty. Wiecie, ja się ze sobą czasami umawiam, zatrzymuję się w. W tym takim jakimś biegu, i w takiej narracji przedświątecznej, że rzeczy muszą być co roku takie, jakie były co roku. I sprawdzam, czego ja się właściwie spodziewam i jakie to potencjalnie może być. A potem umawiam się ze sobą, jak ja zareaguję na coś takiego, kiedy to się właśnie wydarzy. Czyli na przykład, jak wiem, że tam wujek Józek co roku pyta mnie o to, kiedy będę miała drugie dziecko, to ja już sobie zawczasu przygotowuję na to odpowiedź. Że fajnie, fajnie wujku, a kiedy ty będziesz miał trzeci podbródek, a w ogóle to podaj sałatkę. I wiecie, asertywne powtarzanie, asertywna zdarta płyta to jest piękna, piękna technika, dlatego że ona mnie uwalnia od myślenia. Ona mnie uwalnia od kminienia, co ten wujek właściwie chciał przez to powiedzieć, a gdzie mnie to, w którym miejscu mnie to zabolało. Ona mnie uwalnia od takiego analizowania, co ja teraz powinnam powiedzieć, dlatego że ja już mam przygotowaną odpowiedź, na którą mam swoją zgodę, bo już się na to wcześniej ze sobą umówiłam i ja ją mogę powtarzać w kółko. Tak, tak, wujku, ha-ha-ha, bardzo śmieszne. Tak, tak, ha, ha, bardzo śmieszne. Tak, wujku, ha, 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 no dobry żart, już co roku go słyszę. Ha, 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 w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Ha, ha, ha. <grym> Podaj sałatkę. Ok? Ym, to jest ważne, żeby się wcześniej poprzyglądać temu, co może być dla mnie potencjalnie trudne przy tym świątecznym stole, po to, żebym ja się mogła ze sobą umówić, że ja na przykład nie chcę na to reagować. W tym świątecznym czasie, że żadnemu wujkowi, żadnej cioci, a żadnej nawet mamie oraz tacie nic do tego, kiedy coś tam i dlaczego coś tam, że to naprawdę nie jest kontekst, w którym ja chcę te swoje bardzo prywatne sprawy omawiać. Dlatego umawiam się ze sobą na jakieś sformułowanie, które będę sobie w kółko powtarzać po to, żeby nie musieć wchodzić w dyskusję. Właściwie nie sobie powtarzać, tylko im powtarzać. Że ha, ha, ha porozmawiamy o tym później. Albo bez ha, ha, ha. Okay? Asertywność wcale nie jest o tym, że ja się muszę uśmiechać, kiedy ktoś mówi coś, co sprawia mi dyskomfort po prostu. Myślę sobie, że też bardzo ważną rzeczą, o której my często zapominamy, jest to, że my mamy prawo robić sobie przerwy. To znaczy, nawet jak już wylądowaliśmy przy tym stole, i nawet jak już jest nie do końca tak, jakbyśmy potrzebowały i potrzebowali, żeby było, to my mamy prawo robić sobie przerwy. Mamy prawo wychodzić do łazienki, mamy prawo wychodzić na spacer, mamy prawo po prostu wychodzić z tego kontekstu stołu, po to, żeby wziąć kilka spokojnych oddechów żeby poczuć swoje emocje, żeby się zastanowić, czego ja bym w tej, tej konkretnej sytuacji potrzebowała dla siebie. Mamy prawo do czas stop. Mamy prawo do stop klatki i pamiętajcie o tym i korzystajcie z tego. Mamy prawo odejść od tego stołu. Mało tego, że mamy prawo do takiej stop klatki. wiecie do takiego wyjścia w trakcie takiej kolacji i mm, po i wrócenia czy powrotu, dopiero wtedy, kiedy... Jestem na to gotowa. Mamy też prawo nie wysiadywać jaj przy świątecznym stole. Wiecie, to nie jest grzęda, na której ja muszę siedzieć do momentu, aż się coś z tego jaja wykluje. Mam prawo wpływać na tę sytuację świąteczną również w taki sposób, że się ze sobą i ze swoimi najbliższymi osobami umawiam, że ja tu jestem dzisiaj, ale moje zasoby wystarczają na to, żeby być tu dzisiaj przez na przykład godzinę. A nie przez godzin 12. Mam prawo wpływać na tę sytuację również w taki sposób, że mogę kreować kontekst, w którym ta sytuacja się wydarza. Mogę na przykład zaproponować, żeby w tym roku wyjątkowo ta kolacja czy to rodzinne spotkanie odbyło się nie w tym domu rodzinnym, w którym tak tradycyjnie zawsze wszyscy po sobie jadą. Albo w tym domu rodzinnym, w którym tak tradycyjnie były te wszystkie mi bliskie osoby, a dzisiaj miałoby tej jednej osoby zabraknąć. Mam prawo wyprowadzić siebie z tego trudnego dla mnie kontekstu, zaproponować spotkanie w innym domu, zaproponować spotkanie w restauracji, zaproponować spotkanie w innym kontekście, który nie będzie mi podbijał tych moich trudności, nie będzie powodował, Dodatkowej trudności, na przykład w postaci tego, że jak przekraczam próg mojego domu rodzinnego, to po prostu na bank wchodzę w tryb tego zgnębionego dzieciaka, który po prostu już nie jest w stanie nic powiedzieć asertywnie, w żaden sposób się obronić, tylko przyjmuje te razy, bierze na siebie odpowiedzialność, przyjmuje te różne komunikaty, te wszystkie krytyczne głosy. I po prostu jest znowu tym dzieckiem, które doświadcza tych wszystkich trudnych rzeczy. Mam prawo wyprowadzić siebie i swoje najbliższe osoby, w tym swoje dzieci, z tego trudnego dla mnie kontekstu. Nie mam obowiązku wchodzenia w niego w taki sam sposób co roku. I idąc dalej, wiecie, to nie jest tak, że ty musisz tam być. Wiem, że dla niektórych osób to jest zbyt trudne i wiem, że dla niektórych osób to jest w ogóle na tę chwilę nie do rozważenia. W porządku. Ale być może dla niektórych z Was opcja Nie jadę w tym roku na święta do mojej rodziny będzie opcją, która po raz pierwszy pozwoli Wam doświadczyć tego czasu około świątecznego w spokoju. Albo we względnym spokoju? Będzie może to opcja, która po raz pierwszy pozwoli Wam spędzić ten czas tak, jak naprawdę tego chcecie, a nie w taki sposób, w jaki czujecie się w obowiązku? Naprawdę możesz być w tym czasie gdzie indziej. Możesz być w tym czasie w ciepłych krajach, możesz być w tym czasie po prostu w swoim domu, w mniejszym gronie, w takim gronie, które cię karmi, zamiast cię stresować. I naprawdę z pełną premedytacją wypuszczam ten odcinek na co najmniej 9 dni przed wigilią. Po to, żebyś wiedziała, i żebyś wiedział, że masz jeszcze czas na podjęcie swoich decyzji: swoich decyzji, czyli takich, które będą zgodne z Twoimi potrzebami. Masz prawo. Zamówić jedzenie w jakiejś knajpce, masz prawo zaplanować to, czego ci trzeba, masz prawo sobie kupić bilet na pociąg albo na samolot, zarezerwować gdzieś nocleg, spędzić ten czas, zaplanować ten czas w taki sposób, żeby móc go spędzić tak, żeby on był dla ciebie dobry. Masz prawo też najzwyczajniej w świecie po prostu schować się pod kocem i przeczekać ten trudny dla siebie czas. Masz prawo spotkać się wtedy z przyjaciółmi lub z jakąś inną bliską osobą, która będzie uważna na wszystko to, czego Ty w tym czasie trudnym dla siebie potrzebujesz. No to co? W tym roku święta bliżej siebie, ale tak wiecie, prawdziwie blisko siebie. A nie tylko na wyciągnięcie ręki, albo tam na odległość krzesła przy świątecznym stole. Bądźcie ze sobą blisko, ze sobą nawzajem i ze sobą samymi. Słuchajcie siebie i działajcie według tego, czego potrzebujecie dla siebie w tym roku. Te święta naprawdę nie muszą być takie, jak były co roku. No, chyba, że to, jak było w zeszłym roku, bardzo Wam się podobało. Wtedy można do tego dążyć. Dzięki za dzisiaj. Dbajcie o siebie. Trzymajcie się cieplutko. Słyszymy się w kolejnym odcinku. To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o.matkodepresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl. Do usłyszenia.